Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Ask Me. Udało mi się wyrobić w tym miesiącu, żeby zdążyć na końcówkę, żeby jeszcze w kwietniu ten odcinek się pojawił, mam nadzieję, a może, ale nie, chyba już w kwietniu go nie obejrzycie, chyba go obejrzycie w maju, chyba 1 maja go obejrzycie. Dobra, słuchajcie, przypominam, że kolejne pytania zadajecie pod tym odcinkiem. Dzisiaj mam mniej pytań, 11, czyli tak w sumie jak zwykle. Fajnie, bo cały czas zaskakujecie mnie tymi pytaniami, których jeszcze nie było i które są w miarę ciekawe i na które bardzo chętnie odpowiem. Dobra, więc żeby nie przedłużać. Czy sentymentalnie podchodzisz do przedmiotów i je chomikujesz? Tak, moja żona mówi, że jestem zbieraczem, tak jak z programu Amerykańscy Zbieracze, że ja wszystko zbieram. Może nie tyle, że zbieram wszystko. Zbieram dużo rzeczy, które są związane jakby z grami. I mam tego faktycznie dużo. Czy podchodzę sentymentalnie? Tak, podchodzę sentymentalnie do tego stopnia, że nawet mając kolekcjonerki, których już nigdy więcej w życiu pewnie z pudełka nie wyjmę, ich nie sprzedaję, tak? Mam je pokitrane w pudłach, w magazynie i one sobie tam leżą. Żona się zawsze śmieje, że jak kiedyś jak umrę, to jak faraon każe się z tym wszystkim pochować po prostu w piramidzie w kształcie Big Boxa. Więc tak, sentymentalnie podchodzę, żal mi się rozstawać z niektórymi rzeczami. Wcześniej jeszcze miałem taką fazę, że na przykład wszystkie pudełka trzymałem od różnych sprzętów, od dysków, które kupiłem, czy tam jakichś innych rzeczy i to wszystko trzymałem. Ale ostatnio powiem Wam, że już jest progres, bo uznałem, że nie ma sensu tego trzymać, bo nie wiem, pewnych rzeczy, jak nie wiem, zasilacz, chłodzenie do procesora, dyski, nigdy tego nie sprzedam, albo ani nigdy tego jakby się nie pozbędę w żaden sposób, dopóki się to nie zepsuje, więc te pudełka w zasadzie są mi do niczego nie są mi do niczego potrzebne, tak? Zwłaszcza, że dzisiaj, kiedyś, ja mam taką fazę jeszcze z lat wcześniejszych, kiedy jak się oddawało coś na gwarancję, to trzeba było mieć oryginalne pudełko i tak dalej. Dzisiaj już tego pudełka oryginalnego mieć nie trzeba, to już jest jakby regulowane chyba przez Unię. Więc staram się tych pudełek troszkę wyrzucać, ale są rzeczy, które faktycznie trzymam, nie wiem, pudełka do płyty głównej, do procesora, do kart graficznych, no to wiadomo, że to są rzeczy, które w którymś momencie będziesz chciał zmienić i w którymś momencie je sprzedasz, więc najlepiej sprzedać je w pełnym pakiecie, takim jak się je dostało i wtedy te rzeczy faktycznie sobie zostawiam. Jeżeli chodzi o gry, powiem Wam tak, jestem świadomy już tego, że miejsce nie jest z gumy, więc edycje kolekcjonerskie już bardzo, bardzo rzadko kupuję, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie kupuję. A jeżeli już kupuję jakąś edycję kolekcjonerską, to zazwyczaj jest to taka wersja, która ładnie będzie wyglądała na półce w steelbooku i nic tam poza tym nie ma, czyli taki jakby pak steelbook, artbook, gra często jest wydawany, albo sam steelbook. I to mi wystarcza, tak? Już nie potrzebuję tego całego stafu związanego jakby z grami, na które miałem największą fazę w czasach PlayStation 3 chyba. Mam już tego sporo, to sobie leży, nabiera wartości, gnije gdzieś tam, kiedyś się może tego pozbędę, zobaczymy, chociaż żona mówi, że nie, no ale zobaczymy. Także raczej już jestem, wiecie, jestem już na etapie, kiedy nie zależy mi aż tak, żeby kupić jakąś edycję kolekcjonerską za 1500. Wolę już sobie kupić, nie wiem, grę na Mega Drive'a, na przykład dwie na Mega Drive, gry na Mega Drive'a po 800, nie? Czyli jakieś takie mega rzadkie tytuły, które dzisiaj są sporo warte i powiem Wam, że bardziej się cieszę z tych gier niż faktycznie z jakiejś wypasionej kolekcjonerki z masą tam różnych gadżetów. Aczkolwiek no, te kolekcjonerki od czasu do czasu na kanale będą się pojawiały unboxingi z tego względu, że dostaję dużo zapytań od firm, od dystrybutorów, czy bym zrobił unboxing. I jak coś tam jest w miarę rozsądnego, to spoko, nie? Czasami się zdecyduję na kolekcjonerkę i potem trochę, znaczy może nie tyle, że żałuję, ale potem nie mam co z tym zrobić. Na przykład tak było z edycją Crypto Destroy All Humans. To jest jedna z największych kolekcjonerek, jaka powstała, nie? Taka dopuszczona do oficjalnej sprzedaży, która waży chyba 7 kilo. Widzieliście to na kanale. Ogromne, ogromne pudło, które w zasadzie nawet mi do samochodu nie chciało wejść. Także są takie rzeczy, raczej już stawiam na te skromne kolekcjonerki.
bez tych wszystkich figurek, bez tego. Wydaje mi się, że też to trochę przebrzmiewa, że ludzie już po części przestają się tym trochę interesować, nie ma już takiego, znaczy nie generalizuję, że wszyscy, bo na pewno są jeszcze ludzie, którzy to zbierają, ale nie jest to już aż tak, nie jest to już aż tak pożądane, wydaje mi się, jak w czasach PlayStation 3, PlayStation 4, początków, gdzie się ludzie zabijali o te kolekcjonerki, teraz wydaje mi się, że już to jakby przebrzmiało, spowszedniało. Po części wydaje mi się, że też ludzie przestają mieć miejsce na to, te kolekcjonerki są coraz droższe, coraz większe. No i niestety ta jakość wykonania niestety nie idzie w parze z podnoszeniem ceny, więc jest kilka firm, które w mojej opinii produkują fantastyczne kolekcjonerki, między innymi Ubisoft i Assassin's Creed, gdzie w zasadzie można kupować w ciemno figurkę, znaczy tą kolekcjonerkę z figurką, zawsze one są świetnie wykonane, zawsze mi się bardzo podobają, z masą dodatków, spoko, to są fajne rzeczy. Ale jest dużo kolekcjonerek, które są wypuszczane byle jakie, na szybko, żeby coś było, niskim kosztem robione i to niestety tutaj widać. W każdym razie, ostatnią kolekcjonerką, jaką kupiłem, był Cyberpunk 2077, a to kupiłem już ją, zamówiłem ich na pierwszym preorderze, to nie wiem ile to było, z rok temu, chyba nawet więcej. Z półtora roku temu i od tego czasu w zasadzie nic specjalnie nie kupiłem, żadnej kolekcjonerki, chyba że ewentualnie jakąś tam dostałem, to robiłem unboxing. No i tyle, nie? Natomiast tak, jestem sentymentalny, jeżeli chodzi o rzeczy, które posiadam i nie chcę się ich pozbywać, aczkolwiek no, w pewnym momencie dochodzę do wniosku, że trochę nie ma sensu tego trzymać, tak? Na przykład swojego czasu, jeszcze tu chwilkę pociągnę ten temat, swojego czasu dostałem sporo komiksów od firmy, z którą współpracowałem i to były komiksy, powiedzmy takie one-shoty, które nie do końca mi się podobały i one cały czas leżały w szafce i mówię, po co? No po co? Nigdy już więcej do nich nie wrócę, nigdy ich więcej nie przeczytam, więc po prostu spakowałem do pudła pełnego barachła, wrzucam teraz te komiksy, które nie są mi do niczego potrzebne, a tylko zajmują mi miejsce w szafce, nie? Także tak do tego podchodzę. Obecnie jesteśmy ponad rok na kwarantannie związanej z pandemią COVID-19. Masz może jakieś refleksje na tematy życiowe, o zdarzeniach, które miały miejsce w trakcie, nieszczególnie związane z samym wirusem, czy coś w ten deseń? Pozdro z wysp Bergamuta. Mam kilka przemyśleń odnośnie tego COVID-u. Powiem Wam tak. Myślę, że kiedy COVID się skończy, nie wiem, czy w ogóle będziemy mogli mówić o czymś takim, że pandemia została całkowicie zażegnana, czy to nie będzie tak, że te przypadki przez długi, długi jeszcze czas będą się gdzieś pojawiały na świecie. Natomiast wydaje mi się, że powoli ta pandemia aktualnie wygasza. Niektórzy mówią, że jeszcze przyjdzie kolejna fala jesienią, zobaczymy. Natomiast możliwe, że tutaj ta przedwczoraj czytałem artykuł, że tam Pfizer wystosował jakieś pismo, że tak naprawdę, żeby mieć prawie 100% skuteczność, powinny być 3 dawki Pfizera. Natomiast wydaje mi się, że to, co się stało w tym momencie, znaczy to sytuacja, w której się znaleźliśmy, czyli taka, można powiedzieć, zagrożenia życia, ale może takiego niebezpośredniego, tak? Bo to nie jest jakby wojna. Okazało się, że wiele rzeczy można usprawnić. Nawet w naszym kraju da się wiele rzeczy usprawnić. I to jest super, słuchajcie. Na przykład to, że wiele rzeczy w urzędzie możesz załatwić online, słuchajcie. To jest w ogóle niesamowite. Jak to możesz? Możesz nagle online załatwić, nie wiem. Kupiłeś samochód, nie musisz nawet jeździć tam do Wydziału Komunikacji. Możesz wszystko załatwić, słuchajcie, online. Sprzedałeś samochód, to samo. I to jest, słuchajcie, niesamowite. I nagle się okazało, że mnóstwo urzędników, którzy pracowali w tych różnych instytucjach, są po prostu niepotrzebni. Oni tam byli trzymani po nic, bo tak naprawdę można to zrobić online. Widocznie nigdy się nikomu nie chciało tego zrobić, nie? I to jest w ogóle fajne, bo nagle się okazuje, że nie musisz mieć 1000 druczków, pieczątek, podpisów, karteczek. Wszystko możesz załatwić przez internet, nie wychodząc z domu. No można, tak? Tylko trzeba chcieć. Z tego, co gdzieś też taki artykuł swojego czasu czytałem, nie wiem, czy to prawda, że ogólnie ten sektor budżetówki mocno dostał po dupie i dużo ludzi zostało zwolnionych podobno w czasie chyba pierwszej albo drugiej fali i się okazali po prostu niepotrzebni. No. I słuchajcie, to już nie wróci tak, że wrócimy do tych karteluszek, bo ludzie nie będą chcieli, skoro możesz załatwiać przez internet. Jest już cała infrastruktura informatyczna, która to umożliwia.
to po co wracać do... To jest trochę tak, jak się wracać, nie wiem, do średniowiecza, tak? Nie widzę sensu, tak? Ale są też, wydaje mi się, złe rzeczy. To widziałem w telewizji wczoraj, babka się wypowiadała, która prowadziła restaurację, że ludzie wyrobili sobie na przykład nawyk zamawiania jedzenia na wynos. Nie wszystkie restauracje oferują na wynos, oczywiście. I obawiała się tego, że gdy wrócą już czasy po pandemii, czyli takie w miarę, powiedzmy, normalne, to ludzi w knajpach będzie mniej, bo większość się przyzwyczaiła, że można, że to jest proste, tak? Nie musisz. Oczywiście będą ludzie chodzić, bo brakuje nam tego, żeby chodzić, ale nie będzie to tak aż tak częste, skoro można załatwić dużo rzeczy przez internet. Dużo, wydaje mi się, firm zmieni swoją politykę pracy. Widzę to po Marioli, która pracuje w dosyć dużej firmie, która zatrudnia, teraz żebym nie skłamał, chyba z 200 pracowników już? 200 pracowników, chyba tak. No i tam jeszcze, bo mam filię jeszcze tam w Niemczech chyba. I Mariola mówi, że raczej nie wyobraża sobie, że jak pandemia się skończy, że wszyscy wrócą do pracy, bo po co? Słuchajcie, ona pracuje nierzadko ponad 8 godzin przy komputerze siedzi i wszystko można załatwić online. Wszystkie spotkania, wszystko jest na serwerach, wszystko mają na FTP-ach, wszystko sobie tam ściągają, oglądają, prezentacje robią. Nawet słuchajcie, taka rzecz, że Mariola na przykład przed pandemią jeździła bardzo często do Danii, do Legolandu, bo tam z nimi współpracowała i ona była tam kilka razy w roku w Legolandzie. Już nie ma po co tam jeździć, bo wszystko można załatwić online. Odpalasz Teamsy, widzisz sobie, rozmawiasz sobie z ludźmi, tak jak wiecie. I to jest, Mariola ma taką tezę, że w momencie, kiedy pandemia nawet się skończy, to firma już nie będzie miała powodu, żeby wracać, żeby ludzie wrócili do budynku. Oczywiście, jeżeli chcą, to mogą, tak, bo nadal firma jest otwarta, ale mówi, że raczej nie będzie to wymogiem, żeby wrócić, że wiele, wiele, myślę, pozostanie właśnie w tym trybie stacjonarnym home office'u, bo jest to nawet wygodniejsze, tak? Z wielu powodów. Pracodawca nie płaci za prąd, większość osób pracuje na własnych komputerach, także są to tylko same jakby plusy tego. No minusem jest brak tych społecznych jakby czy tam spotkań międzyludzkich, gdzie możesz pogadać twarzą w twarz. Ale widzę, że Mariola, która bardzo mocno przeżyła to, znaczy psychicznie odbiło jej się na ten cały home office, na początku przynajmniej, teraz już się przyzwyczaiła i teraz ona już działa normalnie jakby w trybie home office'owym i widzę, że już jej to nie przeszkadza, także nie czuje takiej jakby nie czuję jakiejś takiej, nie wiem, depresji z tego powodu, że siedzi w domu, że już to jakby weszło jej w krew. No, siedzimy, ona siedzi w zasadzie od czasu pandemii, od tych pierwszej paniki, możemy tak to powiedzieć, pierwszej fali paniki odnośnie pandemii, to ona od tego czasu siedzi w domu i ona była w firmie może od tego czasu ze dwa razy, bo coś tam musiała wziąć. No, faktycznie do firmy musiała jechać, bo musiała coś zabrać, tak? Jakieś tam wydruki czy coś takiego. No ale wiele rzeczy można zrobić zdalnie i wydaje mi się, że wiele firm, które nie muszą, w których pracownicy nie muszą siedzieć w domu, będzie mogło pracować zdalnie. No to jest duże są to zmiany, słuchajcie. To są naprawdę duże zmiany, bo zmienia to całkowicie jakby całą ideę jakby, że chodzenia do pracy, tak? Jasne, że nie wszyscy, tak? Jeżeli pracujesz w fabryce azbestu, to trudno, żebyś to robił online. I są branże, w których musisz, nie wiem, fryzjerzy i tak dalej, to jest oczywiste. Ale wiele firm wprowadziło te usprawnienia do działania w formie online i w zasadzie nie ma powodu, żeby wracać, tak? Także dużo rzeczy wydaje mi się, że się zmieni. Oho, moja żona przyszła, więc musimy zrobić chwilę przerwy. No i słuchajcie, zmiana otoczenia. Teraz u Oliwiera w pokoju nagrywam. Ma on tutaj takie zagłówki i bardzo to wszystko wycisza. Jak mówię, to nie ma najmniejszego echa. Wszystko jest jakby tutaj wyciszone. Ciekawe, czy się to przełoży jakoś na dźwięk, który będzie na filmie. Czy faktycznie też będzie słychać tak dobrze. Normalnie się czuję, jakbym w studio był, autentycznie. Tak w ogóle się nie odbija nigdzie dźwięki. Jest bardzo ten wcześniej, to wiadomo, że to się tam... A dajcie znać, bo jestem ciekawy ogólnie. No, ma tutaj, jak widzicie, zagłówki, także będę tutaj... Mariola mnie wygoniła niestety z kuchni, więc muszę tutaj nagrywać.
Hej Krzyśku, jak udaje Ci się utrzymać pozytywny nastrój i nastawienie do życia na co dzień? Co by nie mówić, oglądam Cię od wielu lat, nie tylko na temat gier, ale również sympatycznej osobowości. Szczególnie w ostatnim czasie oto ciężko, w dobie chorób cywilizacyjnych i przedłużającej się izolacji. Niektórym na pewno jest ciężko. Czy masz jakieś proste metody, by nie tracić dobrego humoru przez cały dzień? Znaczy, to nie jest tak, że ja nie mam, że ja mam dobry humor cały dzień. To myślę, że jest raczej kwestia tego, że chyba każdy z nas ma jakieś tam aktualnie mini depresje związane z siedzeniem w domu i na home office czy coś takiego. Natomiast to jest trochę tak, że ja po prostu się nie przejmuję rzeczami, które w mojej opinii są błahostkami. Ja ogólnie wiele rzeczy uważam, że są to błahostki i szkoda mi po prostu na to czasu, tak, żeby się tym przejmować. Po prostu, jeżeli coś jest, na co nie ma wpływu, jakaś rzecz, to ja się tym po prostu nie przejmuję. No, trudno, tak? Trudno. I chyba to jest to właśnie, że staram się zawsze pozytywnie do tego podchodzić, nawet jeżeli jakieś mam negatywne wydarzenia w moim życiu mnie spotykają, to staram się zawsze jakoś tak nie za bardzo się tym przejmować. Wiem, że to jest proste, tak się mówi, nie przejmuj się, jak się niektórzy nie potrafią, nie? Ale wydaje mi się, że to jest wypracowany przez lata, jak to się mówi, mam po prostu na wszystko ebane, nie? I tak to jest. Natomiast to w życiu pomaga tak naprawdę. Wbrew pozorom, chyba to się dorasta z czasem do tego. Kiedyś czytałem taki fajny mem, chyba ktoś wrzucał rzeczy, które się zmieniają po 40 w człowieku. I właśnie jednym z nich jest to, że przestajesz się przejmować, tak? Nie wiem, przestajesz się przejmować wieloma rzeczami, którymi byś się przejmował, jakbyś był młodszy. Faktycznie to jest takie, przeskakuje taka klapka i nagle pyk i już się tym nie przejmujesz. Więc wydaje mi się, że to, że szkoda mi po prostu czasu na to, nie? Tak samo jak, nie wiem, szkoda mi czasu na ludzi, którzy nie wiem, na przykład hejtują mnie na filmach na YouTubie, nie? Bo uważam, że nie poświęcam wystarczającej uwagi ludziom, którzy mnie lubią i którzy mnie oglądają, żeby poświęcać jeszcze czas komuś, kto gdzieś tam jakieś sobie wypisuje wysrywy i uważa, że zwróci na to moją uwagę. I mam zawsze taką taktykę tutaj, jeżeli chodzi o hejty, że rzadko kiedy odpowiadam, po prostu wyciszam typa na YouTubie. On nawet mu o tym nie informuje, po prostu go ukrywam już i tyle. Więc nie poświęcam temu zbyt dużo uwagi ani czasu, tylko jakby to. Nie mam z tym żadnej, jakby też nie poświęcam się temu, że mam jakąś z tym związaną refleksję. No po prostu, okej, no nie musimy się lubić, to nara, nie? Tak tu nie znajdziesz nic ciekawego, skoro. I tyle. No to myślę, że to jest kwestia też taka, że z czasem się do tego chyba dochodzi, że w którymś momencie to się zmienia i nagle zdajesz sobie sprawę, że no szkoda czasu na to. Więc myślę, że to jest podstawą. Po prostu trzeba trochę tak przestać się wszystkim przejmować. O, chyba tak. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. No ale skoro ja mogę, to myślę, że każdy może. Energiku, niektórzy z Twoich widzów niedługo będą pisali maturę, która zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji mam pytanie, jak to było w Twoim przypadku? Zarywałeś nocki na nauce, zacząłeś się uczyć tydzień przed, czy kompletnie olałeś temat? Czy dużo czasu spędziłeś na nauce, czy sama wiedza Ci wchodziła do głowy? Ogólnie wspominasz ten okres. Pozdrawiam. Jak to pytanie się pojawiło, to proszę, napiszcie. Szczerze mówiąc, mało pamiętam ogólnie z czasów mojej matury, chyba dlatego, że byłem dość wtedy faktycznie zestresowany i jakoś tak poblokowało mi się to wszystko. Wiem, że był taki motyw, kiedy w czwartej klasie liceum spotykaliśmy się wspólnie, żeby się uczyć. No ale to wiecie, czterech albo pięciu kolesi się spotkało, żeby się pouczyć, nie? No to jak szliśmy do Michała, patrzymy, Michał, co ty masz tu w wieży za funkcję karaoke? A no tam, że ja może włączyć i ci wyciszy wokal i będzie sama muzyka. No nie gadaj, nie? No to mikrofon. To były pierwsze nagrywki wtedy, nie? Także czas minął nam na wspólnej nauce. Innym razem, na przykład u Grześka. No Grzesiu, co tam? Będziemy się dzisiaj uczyć. A Grzesiu, no spoko, nie? A co tam, Grzesiek, co grasz ostatnio? A no FIFA mam nową. No to może taki jeden turniej, jak sobie tutaj zagramy delikatnie. I tak mijało, nie? Tak mijały czasy na nauce. Ale faktycznie w domu się sam chyba dosyć dużo uczyłem.
Natomiast w ekipach to nigdy nie wychodziło. Wiem, że dziewczyny jakoś to ogarniały, ale my to nie. Było tyle rzeczy, które nas rozpraszały i które było tyle bardziej zajebiste niż nauka, że... Koniec końców... Nie powiem ile, czy się... Wydaje mi się, że się, sam się dużo uczyłem, ale w ekipach to prawie w ogóle, także tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast był to stres, faktycznie. No to były jeszcze czasy, kiedy te matury były troszkę inne. Teraz chyba są inne, ja nie śledzę tego, nie wiem jak to się zmienia, ale kiedyś były troszkę inaczej te matury wyglądały. Żeby nie skłamać... Bo teraz, znaczy nie wiem jak teraz wyglądają te matury, tak? My to tam miałem, pamiętam, że polski, matematykę, angielski ustny i polski ustny był i matematyka ustna, nie? I pisemna matematyka i pisemny polski. Tak to jakoś mniej więcej wyglądało. Natomiast no, poszło jakoś, nie? Tyle, no. To nie jest jakoś specjalnie, wiecie, no rozumiem, że jak ktoś podchodzi, no to jest to stres, ja doskonale to sobie zdaję z tego sprawę, bo ja też się stresowałem, ale to jest też kwestia tego, że bardziej większe stresy cię potem w życiu czekają niż ta matura i nawet jak nie zdasz za pierwszym razem, to zdasz za drugim, nie przejmuj się. Nie jest to jeszcze koniec świata i chodziłem, znaczy nauczałem kiedyś w takiej szkole, w studium policjalnym, no to właśnie tam uczyłem ludzi, którzy nie zdali matury i musieli sobie rok zrobić wolnego i szli wtedy do studium policjalnego na informatykę, tam było dwuletnie chyba, mieli z tego dyplom technika, informatyka, technika chyba. I było dużo ludzi, którzy byli naprawdę, wiecie, ludźmi, tak jak się z nimi gadało, nawet czy tam rozmawiało na zajęciach, którzy mieli naprawdę dużo oleju w głowie, ogarniali temat, no po prostu im się noga powinęła i trudno, no i wiem, że wielu osób potem do kolejnego roku drugi raz podeszło do matury i zarzucali to studium i szło gdzie indziej, tak, na studia, natomiast no to też nie jest koniec świata, zawsze coś tam się... I tak teraz jest lepiej, że nie ma obowiązkowej służby wojskowej, bo jak gdy kończyłem maturę, no to jeżeli nie chciałeś iść na studia, no to wojsko się dość szybko o ciebie upominało. Więc ludzie też się ratowali, bo wtedy właśnie te studia policjalne, studium policjalne też chroniło przed wojskiem, tak? Potem było tak, że jakoś to chroniło do 35 roku życia, czy jakoś tak? Więc nawet jak chodziłeś na studium, a skończyłeś 35 lat, to i tak cię do woja brali. Także, a ja miałem kategorię A, więc wiecie, jako komandos, major na przykład jaki, to bym sobie dał radę, no. Ale nie byłem w wojsku, koniec końców. No, w każdym razie nie przejmuj się, będzie dobrze, co by się nie działo, pamiętaj, że masz mnóstwo różnych jeszcze dróg, możliwości, najwyżej stracisz rok, nic straconego, znaczy stracony rok, no ale zawsze można ten rok na coś poświęcić ciekawego, nie wiem, na naukę, nawet może nie do matury, ale nawet na naukę jakieś, nie wiem, coś co cię interesuje, tak, nie wiem, grafiki czy czegokolwiek, co chcesz w życiu robić, także nie jest to tak, że nagle się życie kończy. Będzie dobrze. Energiko, niektórzy mówią, że kiedyś gry wychodziły strasznie zabagowane i czekało się tygodnie albo miesiące na patche, by to załatać, a dziś wszystko jest szybko poprawiane. Inni mówią, że kiedyś jak nie było internetu, to była świadomość, iż gra musi być dopracowana na ostatni guzik. A dziś twórcy stan techniczny swoich produkcji olewają. Jak więc było twoim zdaniem? Gry na premierę były bardziej dopracowane kiedyś czy dziś? Pozdrawiam. Musimy tutaj rozróżnić dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o lata, powiedzmy, wczesne, czyli 90., powiedzmy początek XXI wieku, było tak, że gry, które wychodziły na konsole, musiały być dopracowane. Dlaczego? Bo na PlayStation 2, na PlayStation 1 nie było czegoś takiego jak patche. Jeżeli gra wyszła zabagowana, no to już koniec. To trzeba było albo tą grę zdjąć z półki na całym świecie, poprawić i ponownie wstawić, bo w zasadzie to wiązało się z tym, że jeżeli gra była niegrywalna, bądź był jakiś bug uniemożliwiający jej zakończenie, no to nic się nie dało z tym zrobić, niestety. Dlatego wydaje mi się, że w tamtym czasie bardzo dużą uwagę deweloperzy przestawiali do beta testów, żeby faktycznie te wszystkie bugi wyeliminować.
jeżeli chodzi o gry na peceta, to było trochę inaczej, bo pecet, te pierwsze gry na peceta, jeszcze przed czasów internetowych, no to podobnie jak z grami na PlayStation 2 musiały być dopracowane, bo jak nie były dopracowane, no to był problem z patchami. Oczywiście można to było jakoś rozwiązać, a to dodawali jakąś dyskietkę do jakiegoś czasopisma, gdzie był jakiś patch, ale ja szczerze mówiąc nigdy nie pamiętam takiej sytuacji. Czasy, kiedy pojawił się internet, były już trochę prostsze dla twórców, bo można było te patche na sieci umieścić, aczkolwiek trzeba było się liczyć z tym, że większość graczy miała bardzo wolne łącza internetowe, internet był drogi, więc to nie mogły być patche, które zajmują 300 mega. Zazwyczaj większość patchy w tamtym czasie potrafiła się zmieścić na jednej dyskietce. I było dużo takich patchy. Jeden z największych patchy w tamtym czasie, kiedy ściągałem, to był do Interstate 76 i zajmował 14 MB. I to był jeden z największych patchy, jakie w tamtym czasie były. Ale powód był taki, że w zasadzie ten patch dodawał całą obsługę dla akceleratorów Voodoo, więc no, on mógł tyle zajmować. Ale większość patchy to były malutkie pliczki 500-600 KB, które mogły zmieścić na dyskietkę i które po prostu były rozprowadzane BBS-ami albo właśnie internetami, więc no tutaj jest ta kwestia, że nawet to, że te patche tak mało zajmowały, można z tego wnioskować, że te gry były bardziej dopracowane. Dzisiaj jest to prostsze. Dzisiaj nie trzeba... Jest taka teoria, prawdziwa czy nieprawdziwa, każdy ma swoje zdanie. Jest taka teoria, że dzisiaj gracze, którzy kupują gry na premierę, są beta testerami i grając zgłaszają błędy do deweloperów, którzy po prostu te błędy potem łatają w kolejnej łatce. Nierzadko jest tak, że kupujemy grę, wrzucamy ją do czytnika i mamy day one patch, który zajmuje kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt gigabajtów. I to jest też ten problem, że w momencie, kiedy gra już jest wytłoczona, już jedzie do sklepów, twórcy w tym momencie pracują już nad naprawianiem błędów, które wyniknęły. I to też jest trochę chore, tak, że dostajesz produkt w zasadzie niepełny, dostajesz produkt, który według dewelopera nie nadaje się do grania i dlatego te patche muszą się ściągać. Pamiętam, że za czasów PlayStation 3 patche też nie były duże. Zdarzały się oczywiście po 300 mega, po 400. Było sporo rzeczy, sporo gier. Może nie sporo, no. Jedną pamiętam raptem, ale pewnie było kilka takich. Niektóre gry miały problemy, które w zasadzie uniemożliwiały rozgrywkę. Na przykład pierwszy Assassin's Creed. Mało kto o tym pamięta. W pierwszym Assassin's Creedzie na PlayStation 3, w tej wersji Vanilla, czyli bez żadnego patcha, bo wtedy jeszcze nie było Day One patchy, na PlayStation 3 grałeś i nagle Altair się zawieszał w powietrzu, cały świat stawał w miejscu, ale mogłeś ruszać kamerą. Czyli robił się taki jakby bullet time, nie? Tylko że wszystko stawało w miejscu i nie dało się tego w żaden sposób odpalić ponownie. Musiałeś resetować konsolę, czy tam resetować grę. Wtedy resetować konsolę, bo wtedy jeszcze nie było tej możliwości wyjścia do menu. Więc to był bug, który Ubisoft oczywiście załatał i wyszła stosowna łatka, która tam zajmowała niewiele, nie pamiętam już ile, ale to nie był jakiś specjalnie duży plik. Ale dlaczego o tym wspominam? Że w momencie, kiedy wyłączą serwery w PlayStation Plus, no na razie się to odciągnęło w czasie, tak? To te patche na przykład w którymś momencie mogą przestać być dostępne i będziesz miał tą wersję Assassin's Creed'a 1.0, która w zasadzie nie nadaje się do grania, która będzie ci się wieszała i nie wiadomo co z tym zrobić, nie? Chyba że naprawili to na przykład w jakiejś łatce firmware'u do PlayStation 3, bo też tak może być. Natomiast tak, no kiedyś uważam, że te gry były troszkę bardziej dopracowane, ale wydaje mi się, że tutaj to chodziło o to, że było dużo czasu poświęcano na beta testy. Teraz wydaje mi się, że beta testowanie gier jest po prostu za drogie i gracze są beta testerami i te błędy, no, zresztą no, słuchajcie, no, macie, to nawet nie jest to, że tam macie z własnego doświadczenia na przykład Cyberpunk, tak? Gra została wydana w formie, jaka została wydana, z przeświadczeniem, że kiedyś się to naprawi, tak? Kiedyś dojdziemy do punktu, w którym gra wygląda tak, jak żeśmy zakładali. Trwa to już długo, kolejne patche wychodzą, troszkę ten COVID pokrzyżował plany CDP-owi i no, nie jest to tak, jakbyśmy chcieli. Do tego dochodzą jeszcze jakieś problemy wewnętrzne, typu te dane, które im wykradli, no i wszystko się jakby posypało, tak? Natomiast no, pracują, wydają kolejne patche, kolejne hotfixy, które naprawiają ileś tam kolejnych rzeczy,
Ale to jest nadal jeszcze, wiecie, ogromna pula błędów, które są jeszcze do naprawienia. Ale tutaj wydaje mi się, że też problemem jest też to, że bardzo często może nie sami deweloperzy, ale akcjonariusze chcą, żeby grę wydawać szybko, żeby już na tym zarobić. Cyberpunk był przekładany ile? 3 razy, 4? Nie pamiętam ile. Ze 3 razy chyba. Czy nawet 4. I podejrzewam, że każde takie przełożenie premiery dla CD Projektu było to dość finansowo nieopłacalne. I oczywiście można by było przełożyć tą grę o kolejne. Tylko zobaczcie, ile lat mamy po premierze, ile lat, ile miesięcy mamy po premierze, gra nadal działa jak działa, nadal jest mnóstwo błędów, więc kiedy ta gra by miała się pojawić? Może w 2022, tylko w momencie, kiedy na 3 tygodnie przed premierą nagle powiedzieli, przekładamy premiery na 2022, no to opinia graczy zmieniłaby się na temat gry o 180 stopni, nie? Także no nie jest to takie proste, to jest dużo, dużo czynników, które trzeba brać pod uwagę, żeby taki ruch wykonać. I tak wydaje mi się, że CD Projekt to przekładanie premiery, tak jak mówię, no, mieli jaja, żeby to zrobić, nie? Według mnie. Uważam, że naprawdę mieli jaja. A i tak niewiele to niewiele się to zdało, koniec końców. Więc no, kiedyś, gdyby wydawali takiego Cyberpunka na PlayStation 2 w takiej formie, jak wyszedł na początku, gdzie były błędy, gra się wieszała, był kiepski framerate i tak dalej, gdyby wyszła taka gra na PlayStation 2, oni by nie mieli już możliwości do robienia tego patcha, więc po prostu ocena by dostali ocenę, nie wiem, 6 na 10 i nara, i tyle. I nic już potem tego nie zmieni. Musieliby jakąś drugą płytę na przykład z patchem, wszystkim graczom, którzy kupili, dodajemy drugą płytę za darmo z patchem. To było niemożliwe na PlayStation 2. Bo gdzie tego patcha wgrać, tak? Musiałoby to być albo na karcie pamięci, ewentualnie osoby, które miały dysk, mogły tego patcha gdzieś tam sobie wcisnąć. A osoby, które nie miały dysku, to już koniec, nie? Także było to bardziej takie, wydaje mi się, srogie. Dla nas graczy wydaje mi się lepsze, dla deweloperów gorsze. No ale teraz takie czasy, że wiecie, ściągasz patcha na przykład 80 giga, nie? Więcej niż cała gra zajmuje. I są takie sytuacje, nie? Na przykład Gearsy 5. Patch, który chyba ze 150 giga ten ostatni patch miał, który się ściągała w zasadzie cała gra od nowa. Był jakiś taki patch. I są takie sytuacje. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz. Jak to wygląda z pudłami pełnymi barachła? Czy jak koledzy dają ci staw, to mówią, że do pudła? A jeśli nie, to miałeś może spinę o to, że wrzuciłeś ten przedmiot do pudła pełnego barachła? No nie, jeżeli ktoś wysyła mi jakieś rzeczy do pudła pełnego barachła, nawet widzowie, zawsze pytam się, czy, znaczy chyba, że sami twierdzą, że wysyłam ci do pudła, no to jest jasna sprawa, a jeżeli chciałbym ci coś wysłać, to zawsze mówię spoko, ale ja bym chciał to wrzucić do pudła. No i albo ktoś się zgadza, albo nie. Nigdy nie było jeszcze sytuacji, żeby się ktoś nie zgodził. No i druga strona, czasami dostaję dużo rzeczy i się pytam, czy mogę sobie na przykład to zostawić, nie? Czy będzie to problemem, czy chciałbyś, żebym to wrzucił do pudła. Jeżeli ktoś by powiedział, nie, no wrzuć to do pudła, nie ma problemu, tak? Nie są to jakieś specjalnie drogie rzeczy, bo nie wiem, na przykład jakaś gra na PlayStation 3, którą nie grałem, którą chciałem sobie zostawić, to zawsze to komunikuję i mówię, że ewentualnie chcę sobie to zostawić czy jest z tym problem, tak? Jeżeli nie ma, spoko, nie? No to mogę sobie zostawić, a jeżeli no, ma to być w pudle, no to idzie to do pudła i tyle, tak? Natomiast aktualnie trochę tych rzeczy już przestałem przyjmować z tego względu, że muszę się pozbyć tego, co mam, a mam jeszcze tego trochę dosyć dużo, więc jak już tylko się tego pozbędę, to będę się zastanawiał, co dalej. Natomiast nigdy nie było tak, że wziąłem coś bez pytania i udałem, a nie wiem, o co chodzi w ogóle. Nie, raczej zawsze się pytam, zawsze zadaję to pytanie, czy ta gra, czy ten przedmiot ma trafić do pudła, czy jak coś, to ewentualnie mogę go sobie zostawić, ale no chyba, że są na przykład, są też takie sytuacje, że ludzie mówią, wysyłam ci to, robisz z tym, co chcesz, nie? No to wtedy część rzucam do pudła, część zostawiam jakieś tam rzeczy sobie, ale te rzeczy, które sobie zostawiam, to też i po pewnym czasie trafią do pudła, więc też nie ma tutaj żadnego problemu. Także tak to wygląda. Krzysiek, opowiesz nam o swoich marzeniach z dzieciństwa, tych nierealnych i realnych, i czy starasz się realizować te drugie? Pozdro. Oj, wiesz co, ja miałem, zawsze mnie interesowało jakby w pewien sposób grafika. Nawet kiedy byłem mały, chodziłem do pierwszej klasy podstawówki chyba,
czy do drugiej to było. Pamiętam, że jeszcze wtedy mój najlepszy przyjaciel Piotr nie chodził ze mną do podstawówki. Chodziliśmy razem do przedszkola, ale on poszedł do innej podstawówki, bo jego mama uczyła w innej podstawówce, bo była nauczycielką. I on poszedł do innej podstawówki, ja poszedłem do innej podstawówki. I pamiętam, że któregoś dnia Piotr przyszedł, byłem u Piotra, nadal się żeśmy spotykali, to bardzo często. Przyszedłem do niego i mówi, że na plastyce rysowali komiks, nie? To było dla mnie w ogóle coś, co rysowaliście komiks? Ja byłem wtedy wielkim fanatykiem wręcz komiksów. Wtedy oczywiście te komiksy nie były tak, nie było takiej różnorodności jak dzisiaj, bo to były Tytusy, Kajko i Kokosze, Kleks, był jeszcze Hans, Kapitan Kloss i tam Żbiki, ale to już mnie tak średnio interesowało, wolałem raczej takie te kartunowe komiksy, chyba najbardziej właśnie tu wspominam miło Kajko i Kokosza i Tytusa. No i on mówi, że rysował komiks. I pamiętam, że wtedy to był moment, kiedy uznałem, że kurde, przecież mógłbym sam rysować komiksy. I w tamtym czasie, że zaczęliśmy z Piotrem rysować dużo, dużo komiksów własnych. Całe w zasadzie serie nawet tych komiksów. Nie mam już ich niestety gdzieś. No oczywiście to były rysowane, wiecie, ja dopiero się uczyłem rysować. No tak jak mówię, miałem ile? 8 lat, 9. Ale dużo mi pomogło. Dużo, dużo żeśmy rysowali i taki ten warsztat jakby sobie gdzieś tam jakiś wyrobiłem, potem oczywiście przestałem, to jakoś się, ale to nie to, że wszystko zapomniałem, ale dużo rzeczy już idzie mi dzisiaj gorzej niż kiedyś. Natomiast rysowaliśmy komiksy i moim marzeniem było zostać rysownikiem komiksu w którymś momencie. No niestety się to nie zdarzyło. Nie miałem nigdy jakby, chociaż mieliśmy z Piotrem potem, wiele lat później, jak już chyba chodziliśmy do liceum nawet, mieliśmy plan stworzenia komiksu, Piotrek pisał scenariusz, ja rysowałem, ale to też się w końcu rozmyło, koniec końców. Ale to było jakby takie, można powiedzieć, protoplasta grafiki komputerowej, bo to też trochę związane z rysowaniem i z tym. Także to było chyba moje takie marzenie, żeby zostać rysownikiem komiksu, które nigdy nie zostało jakoś specjalnie... Znaczy nie wiem, czy dzisiaj bym chciał, tak? Dzisiaj już chyba by mi to przeszło i dzisiaj już nie jest to rzecz, do której jakieś pożądam i dążę. Aczkolwiek mam kilka razy takie fajne pomysły, na przykład, żeby zrobić na streamie rysowanie widzów, że wysyłacie fotę, a ja je na przykład przerabiam, nie? Takie tam pierdoły, tak? Znaczy, no, żeby jakoś tam mieć kontakt z tym jednak tworzywem artystycznym, jakim jest, no tutaj akurat rysowanie cyfrowe, bo na tablecie. No ale żeby mieć jakiś tam kontakt z tym, tak? Ale nie jest to rzecz, która jakoś na mnie specjalnie. No drugą potem było... Potem zająłem się rapem, no to w sumie nie mogę powiedzieć, że chciałem. No byłem w pewien sposób raperem i jakoś tam żeśmy działali. Czy jeszcze coś takiego było? Nie miałem nigdy marzenia zostać youtuberem, bo... Już byłem chyba za stary w momencie, kiedy ten cały ten cyrk z youtuberami ruszył, to już nie było to jakby dla mnie w sferze marzeń, to było albo zrobię, albo nie zrobię i tyle, nie? Grafikiem byłem, też chciałem zostać grafikiem, byłem grafikiem, chyba najbardziej chciałem zostać jeszcze animatorem postaci, miałem w swoim czasie taką fazę na animację postaci i nawet nie 3D, bardziej mnie interesowała ta grafika dwuwymiarowa i animacja postaci dwuwymiarowych. Co było ogólnie jest dosyć, wydaje mi się, trudniejsze niż animacja 3D. I jakoś zgłębiałem nawet ten temat we własnym zakresie animację poklatkową. I myślę, że byłem samoukiem i myślę, że duże postępy poczyniłem. Dużo się nauczyłem w tamtym czasie, jakieś tam rzeczy porobiłem, ale też koniec końców jakoś potem zacząłem pracować jako grafik 3D i to w zasadzie nie było już nigdzie potrzebne i to gdzieś zniknęło. No, miałem marzenie jeszcze robić ten serial, tak? To był też... To chyba się narodziło w momencie, kiedy zapytano mnie... Twórcy Władców Much mnie zapytali, czy chciałbym pracować u nich jako animator. Z tym, że wymagało to przeprowadzenia się do Gdańska albo do Gdyni, nie pamiętam, do Gdyni chyba. Co było w tamtym czasie wręcz niemożliwe dla mnie. Ale wtedy uznałem, że skoro oni się odezwali i stwierdzili, że chcieliby więcej tego, co robię, to uznałem, że mogę zrobić to sam. I faktycznie zrobiłem pierwszy jakiś tam taki pilotażowy odcinek swojego serialu. Miałem bardzo krótki romans z TVN-em, dla którego miałem robić serial animowany w formie takiego South Parku trochę. To jeszcze było przed Władcami Much.
Koniec końców to się rozmyło i jakoś tam potem mi się to nie za bardzo już chciało w to wnikać. Natomiast no było takie coś, było tak, że interesowałem się tym bardzo, animacją poklatkową 2D, animacją postaci. I czy dzisiaj bym chciał do tego wrócić? Chyba nie, chyba nie za bardzo. Raczej już to, co chciałem się nauczyć, to już się nauczyłem. Pewnie jeszcze jest, wiecie, gigantyczna ilość rzeczy, które mógłbym się nauczyć, ale nie wiem, czy chcę tracić na to czas. Wydaje mi się, że to, co mam, wystarcza mi. Jeżeli będę potrzebował kiedyś zrobić, nie wiem, jakąś animowaną scenkę do jakiejś Zagrajmy w Krapa, to spokojnie sobie poradzę i zrobię to, wydaje mi się, całkiem spoko i nie ma sensu tutaj dalej jakby tego rozwijać, bo no bo po co, tak? W sumie do niczego mi to nie potrzebne. Także tak to mniej więcej wygląda. No jedyne niezrealizowane moje chyba marzenie z dzieciństwa, no to być tym rysownikiem komiksów, chyba to. Dzisiaj też nie jest to trudne. Dzisiaj no, albo robisz, albo nie robisz. Możesz sobie zrobić komiks online. Dzisiaj są takie możliwości, że nie ma, że nie masz możliwości, bądź nie możesz się przebić, bądź coś. Siadasz i robisz, tak? Wrzucasz na internet i albo ci to przyniesie jakiś tam pożądany efekt, albo nie. No, nie ma tutaj jakby, nie ma wymówek, tak? Że czegoś nie masz, albo czegoś, no nie ma. Nie ma po prostu wymówek, żeby tego nie zrobić, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Zakładam, że w naszym pięknym systemie płaci się 1400, nawet jak firma nie przynosi dochodów co miesiąc. Aha, bo tutaj to nie jest pytanie, tylko odnośnie prowadzenia firmy. Tak, słuchajcie, to jest w ogóle z tym ZUS-em w Polsce, to jest w ogóle ciekawa sprawa. Aktualnie, żeby was nie skłamać, wynosi on chyba 1425 zł albo 35, jakoś tak. Ponad nie 1500, ale nie 1400. I słuchajcie, dla tych, co nie wiedzą, tak, bo to jest w ogóle ciekawa rzecz, podobno w Polsce koszt prowadzenia firmy jest najwyższy na świecie. Nigdzie nie płacisz wyżej za prowadzenie firmy. Wiecie, wszędzie to jest jakby, w każdym innym kraju to państwo się cieszy, że masz firmę u nich. U nas to jest przywilej, za których musisz płacić, że możesz otworzyć sobie firmę, nie? Że jeszcze łaskawie musisz zapłacić 1400 zł, żeby tą firmę prowadzić. Także gdzieś czytałem taki artykuł, że koszty prowadzenia firmy w Polsce są najwyższe na świecie. Nigdzie nie ma najwyższe. Oczywiście to pewnie chodziło o stosunek do najniższej krajowej, do płatności, bo nie chodzi, ale wydaje mi się, że wiecie, powiem wam tak, Mospin w Holandii siedzi, też ma firmę, płaci tam, nie pamiętam ile, to nie jest ważne, ale z kolei w Holandii mają bardzo wysokie podatki. I tam jest podatek, on mówił, że przy jakichś tam wysokich zarobkach podatek jest 50%, słuchajcie, 50% na króla odkłada holenderskiego, także no są to, słuchajcie, sytuacje, że te podatki faktycznie są, ale u nas wcale podatki nie są niskie, tak, to u nas, jeżeli sobie spojrzycie na podatek, nie wiem, dochodowy albo VAT, porównacie na tabeli, jak wygląda to na świecie, no nie będziemy na samej górze, ale no są wysokie te podatki. Natomiast koszty prowadzenia firmy, własnej działalności są niezwykle wysokie i to jest w ogóle, ja tego nie rozumiem do końca, bo wiecie, gdyby były niższe, nie? No nie wiem, powiedzmy koszt prowadzenia działalności wynosi cię miesięcznie 500 zł, nie? To wielu ludzi by się na tą firmę zdecydowało i wydaje mi się, że państwo by miało większy z tego profit, bo byłyby odprowadzane podatki i ludzie by zatrudniali innych pracowników. I to by miało o wiele większe, wydaje mi się, profity niż zdzieranie coraz bardziej kurczącej się liczby przedsiębiorców wysokie te ZUS-y, tak? Ten ZUS i to by, wydaje mi się, że to było o wiele lepsze, tak? Natomiast, no nie wiem, wydaje mi się, że tutaj za bardzo są twardogłowi. I słuchajcie, najlepsze jest to jeszcze, bo czytałem ten artykuł o najwyższych kosztach prowadzenia działalności w 2020 roku, a w 2021 roku Polska podniosła koszt prowadzenia działalności tam o 25 zł jeszcze, czy o 35. Także nie dość, że jest najwyższy,
to jeszcze podnieśli cenę. I ten, niestety ta tendencja jest wzrostowa. Kiedyś mówiła mi moja księgowa, że nie zdarzyło się jeszcze, żeby obniżyli. Zawsze jest coraz więcej, więc to jest w ogóle jakiś absurd totalny. No i tak, to twoje stwierdzenie, tak, niezależnie czy masz dochody, czy straty, podatek, znaczy ZUS musisz płacić 1430 czy tam 25 zł, niezależnie od tego, czy masz dochody, czy nie, czy stratę, nie wiem, czy ci bomba wybuchła, no, musisz płacić i koniec, no. I koniec. No, nie ma wyjścia. No, także tak to wygląda. Polecam prowadzenie firmy w Polsce. Jest tak. dla prawdziwych hardkorowców. Druga rzecz, gdyby były niższe te koszty, tak jak mówię, 500 zł, to zobaczcie, teraz nawet na pandemii wielu by tego nie odczuło, tak? No okej, okay, no by płaciło przez te 4-5 miesięcy te 500 zł, ale by te działalności nie zamknęła. Zobaczcie, ile firm się przez pandemię zamknęło. No bo słuchajcie, 10 miesięcy to jest 14 tysięcy, nie? Jeżeli nie ma firma dochodów, skąd to 14 tysięcy wziąć? No skąd? Skąd mam wziąć? Od mamy pożyczę? Także no tak to wygląda. W którymś z odcinków mówiłeś, że telewizor, na którym grasz, to OLED LG C9. Mam pytanie, czy pojawiły się w telewizorze wypalenia? Dużo grasz, jestem ciekawy, jak OLED ci się sprawuje. Na forach nie polecają OLEDów do grania przez wypalenia właśnie. Nie C9, tylko mam B7V, czyli ten starszy model. Powiem tak, sprawdzałem sobie matrycę, żeby ci nie skłamać, w zeszłym roku. Po prostu wrzuciłem obrazki w jednym kolorze. Czerwony, zielony, żółty, niebieski, biały, czarny. Patrzyłem, czy są wypalenia. Nie ma żadnych wypaleń. Ale jeden z widzów miał dokładnie ten sam telewizor B7V i te wypalenia miał. Jaka jest różnica? Ano dlatego, że jak rozmawiałem z nim, bardzo dużo oglądał telewizji, chyba TVN-u, i ten pasek się wypalił na dole. W grach oczywiście to jest troszkę inaczej, bo w grach grasz i faktycznie może ci się wypalić, nie wiem, interfejs, HDA, tak? HDA na przykład, ale z kolei w grach bardzo często jest tak, że odpalasz sobie jakiś menu, grzebiesz tam w jakiś tam ekwipunku i wtedy ten HUD się zmienia, więc to tak nie działa. Te telewizory, które mam z serii 7 chyba to są, mają też zabezpieczenia przed wypaleniem. Jest to jedne, to jest czyszczenie matrycy. To chyba 2 godziny trwa i to się wyłącza telewizor. Najlepiej na noc sobie zostawić, wtedy czyści matrycę. Drugą rzeczą to jest, nie wiem jak to się nazywa, ale obniża bądź przesuwa cały obraz o 1 piksel. To jest niezauważalne. Jak się przypatrzysz, to zauważysz, ale w którymś momencie obraz się przesuwa o 1 piksel na przykład w prawo, albo do góry, w lewo i do dołu. Przez to te piksele, te LEDy zmieniają swój kolor oczywiście, tak? Także są jakieś tam systemy zabezpieczenia. Aktualne te nowe wersje OLEDów mają jeszcze chyba lepsze zabezpieczenie. Tam nawet coś chyba z matrycami zmienili. To już ja nie jestem jakby tutaj, musiałbyś się zapytać Piotra Gmyrka, on tam siedzi w tym temacie, to on by ci powiedział, ale tam coś się zmieniło, ta technologia jakoś poszła do przodu. Natomiast nie ma takiej sytuacji, że wypaliło mi się coś od grania. Słuchajcie, no nierzadko są gry, w które gram 60 godzin, 40 i to jakby jest, nie ma tego, tak? Natomiast faktycznie mamy też taką tutaj zasadę, że u nas w pokoju, tam gdzie mam podłączony telewizor do konsol, nie mamy telewizji. Nie mamy tam, mamy Netflixa, mamy to wszystko, ale nie mamy telewizji, nie oglądamy tam telewizji. No właśnie po to, żeby te paski się nie wypaliły od tych jedynki, czy tam no, TVN-u. Nawet nie tyle paski, co jeszcze te znaczki w rogu się wypalają. Pamiętam, że to swojego czasu też chyba na plazmach było dosyć, że te paski się wypalały, znaczki. Także ja nie narzekam, tak? Mamy ten telewizor już chyba 3 lata. No i nie ma nic wypalonego. Ja jeszcze, wiecie, tak dla pewności, jeżeli mi przypomnisz w przyszłym miesiącu, ja jeszcze sobie sprawdzę, wrzucę sobie te screeny z jednokolorowej i zobaczę, czy nic się nie wypaliło, ale patrzyłem w zeszłym roku i było ok. I teraz też może sobie zerknę. Natomiast to też czasami widać, jak grasz. Jak grasz, to widzisz, czy się wypaliło coś, czy nie, więc ja nie zauważyłem nic takiego. Natomiast jeszcze wrócę do tego jednego z widzów, któremu się ten telewizor wypalił. Telewizor miał na gwarancji i mówi, że zadzwonił właśnie do LG. LG przyjechało i wymieniło mu nie telewizor, ale samą matrycę. Czyli LG jest doskonale świadome tego, że to się niestety wypala, tak?
Natomiast no, wydaje mi się, że jeżeli chcesz kupić już OLEDa, no to raczej z takim założeniem, że nie będziesz na nim oglądał telewizji. Jak będziesz, nie będziesz oglądał telewizji, to myślę, że będzie ok. No. Chyba, że zostawisz na stopklatce na 24 godziny czy na 48 godzin screena, nie wiem, z Counter-Strike'a, no to możliwe, że się tam coś wypali, nie? A tak to myślę, że na luzie, nie? Gra jest ogólnie też tak, gry są często tak intensywne, bo często zmieniasz kamerą, tam te kolory się zmieniają cały czas, więc myślę, że nie będzie tutaj problemu i będzie przez dłuższy czas telewizor działał. No ale to tak jak mówię, to trochę mówię tak z mojego takiego, ja jestem ogólnie w temacie raczej lajkonikiem, także mówię trochę tak, jak mi się wydaje, że jest. Po więcej to by trzeba na jakieś HDTV wejść, forum i poczytać. No. No dobra. Okej, teraz mamy dosyć długie pytanie. Co w drugiej połowie lat 90. i początku 2000 odrzucało Cię od konsol? Sam byłem zatwardziałym PC-towcem w tamtych czasach i pamiętam, że te same tytuły potrafiły być zupełnie innymi grami, dużo gorszymi na PSX-ie. Największego szoku doznałem przy Carmageddon 2 i Need for Speed 5, a miałem bardzo ograniczony kontakt z PlayStation, więc takich tytułów może być dużo więcej. Z drugiej strony zagrywałem się w salonach gier w Twisted Metal, Soul Calibur i Tekken na Sony oraz GoldenEye na Nintendo 64. Czy z perspektywy czasu żałujesz, że nie skusiłeś się na jakąś konsolę w latach 96-2001? Nie żałuję. Akurat temat PlayStation też mnie ominął. Wychodziłem z założenia, że wszystko, jeżeli gra jest dobra na PlayStation, to i tak wyjdzie na peceta. I wiele rzeczy tak się faktycznie pokrywało, bo tam, nie wiem, Final Fantasy, Metal Gear Solid, oczywiście nie wszystkie, bo Tekeny, na przykład Soul Calibur czy Soul Edge się nie pojawiły na pecetach i w te gry graliśmy na, właśnie w salonach tych, co były konsole kiedyś, za tam dyszkę się można było sobie pograć chyba 45 minut i faktycznie, no to było w ogóle fantastyczne gry, nie? Ale one nigdy na pecetach się nie pojawiły. Potem z czasem pojawiły się emulatory i pierwsze emulatory, na przykład Blim, miał bardzo wysoką kompatybilność i te gry działały naprawdę dobrze, już nie uznałem, że nie ma sensu wracać do, czy też kupować w tamtym czasie PlayStation. Natomiast nie mam takiej sytuacji, że jakoś tam to specjalnie żałuję. Były sytuacje też, to co napisałeś, że wiele razy gry wyglądały lepiej niż na PlayStation, owszem. Z racji tego, że na PC-cie można było wykręcić wyższą rozdzielczość, te gry były po prostu bardziej wyraźne, tak? I miały najmniej filtrowanie tekstur, jeżeli grałeś na akceleratorze i tak dalej. Natomiast są przypadki, że gry na PlayStation wyglądały lepiej niż na PC-cie. Ja znam dwa takie przypadki, to jest Fade to Black i Alone in the Dark, dwójka chyba dwójka. Te dwie gry, jeżeli przyrównasz je z wersjami oryginalnymi na PC-cie, wyglądało wiele lepiej na PlayStation. Oczywiście minęło sporo tam lat pomiędzy premierami wersji na PlayStation, a na PC-cie, ale faktycznie wersje na PlayStation tutaj wyglądają zdecydowanie lepiej. Natomiast no, nie mam jakiejś takiej fazy, że żałuję, tak, że nie miałem jakiejś konsoli. Tak jak mówię, no, ja wtedy grałem na PC-cie, więc PC był maszyną, którą w zasadzie mogłeś albo większość rzeczy emulować, albo też, wiadomo, te lepsze gierki i tak się pojawiały na PC-cie, także nie było trochę sensu dla mnie inwestowanie wtedy w konsolę. To jest dalej druga część tego pytania. Dlaczego Twoje filmy ze starych konsol są rozciągane do proporcji panoramicznych zamiast natywnego 4:3. Strasznie to wygląda. Jest opcja wstawienia jakiejś ładnej ramki. Kolejna sprawa to sztuczne podbijanie rozdzielczości starych gier, co często obnaża ich biedę w postaci tekstur geometrii. Gra 320x240 potrafiła wyglądać ładnie na monitorze CRT14. Może zrzut w natywnej rozdzielczości plus jakiś filtr. To jest kilka rzeczy, które wydaje mi się, że nie do końca zrozumiałeś, o co chodzi. Aktualnie do zgrywania gier retro używam OSSC. OSSC upskaluje natywny obraz, ale upskaluje w sposób bez filtrowania. Czterokrotny upscaling powoduje to, że jeden piksel składa się z czterech pikseli, więc w zasadzie masz to dokładnie ten sam obraz. Obejrzyj sobie film OSSC, to zobaczysz, o co chodzi. Tam to starałem się wyjaśnić. Masz dokładnie ten sam obraz, co daje na przykład konsola, tylko że jest powiększony czterokrotnie. Jeżeli chodzi o 4:3, te wcześniejsze filmy tak, nie były. Były rozciągnięte do 16:9, teraz już wszystko skaluje do 4:3, do prawidłowych proporcji, żeby było tak jak w oryginale. To też OSSC ma taką funkcję, że w momencie, kiedy zrzucam sobie obraz na gameplay, on zazwyczaj już jest w formacie 4:3, także on już jest oryginalnie zrzucony. Natomiast to, że te gry
natywna rozdzielczość jest 640x480, to jest tak zwane 480p, to Dreamcast głównie, większość gier tak działało, na PlayStation to raczej średnio, no i na Xboxie. I większość tych gier, na przykład na Xboxa, serii to było grane, jest zgrywana w natywnej rozdzielczości 480p i to jest 480p, tylko upskalowane czterokrotnie, ale bez filtrowania, więc masz dokładnie tą samą jakość, tylko że można powiedzieć, że te piksele są większe. Myślę, że tak to można określić. W momencie, kiedy powiększysz sobie ten obraz ze skalowaniem, to wtedy jakby wejdzie ci taki, nazwijmy to antaliasing, że troszkę ci rozmyje krawędzi, ogólnie rozmyje ci cały obraz, a ja staram się, żeby ten obraz był jak najbardziej ostry i jak najbardziej porównywalny do tego, jak wyglądał oryginalnie. To, co piszesz o monitorach CRT, to chyba chodziło ci o telewizory, bo na monitorach CRT też ten obraz nie byłby aż tak ładny, jak na przykład na telewizorach. Na telewizory miało to do siebie, że one bardzo często rozmywały obraz. Ja wielokrotnie się na tym łapałem. Pamiętam, że u Arka na starym jakimś Grundigu, czy tam jakimś innym telewizorze, które gry z Amigi wyglądały fantastycznie, a potem ja tą samą grę odpalałem u siebie na monitorze, wtedy miałem CRTK 14 i piksele po prostu gigantyczne, tak? Natomiast u niego wszystko super i no to raczej kwestia tego, że te kineskopy miały ten obraz, albo już tam ten Grundig też pewnie był styrany przez lata używania, natomiast faktycznie dzisiaj na tych nowych telewizorach, jeżeli chcesz nawet oryginalny obraz z konsoli pokazać, no i jeszcze jest kwestia kabli, tak? To też jest ważne. Jeżeli konsolę odpalałeś na kablu komponent, który dawał najgorszą jakość obrazu, no to on go tam troszkę rozmazywał, ale jeżeli podepniesz sobie konsolę, przepraszam, nie komponent, kompozyt, ale jeżeli podepniesz sobie konsolę przez komponent albo, nie wiem, kabel RGB, no to będziesz miał wtedy bardzo dobrą jakość obrazu, ale musisz się liczyć z tym, że nie będzie tego rozmazania obrazu, które występuje na kompozycie, na komponencie, tak? Na kompozycie. Także to jest tutaj, wydaje mi się, że to jest temat rzeka i tu można by na temat tego obrazu zrobić naprawdę długi, długi film, ale ja nie zrobię, bo to jest dosyć temat niszowy i pewnie nikt by tego i tak nie obejrzał, więc trochę nie widzę sensu. I trzecie pytanie, czy w grach używasz invert mouse, odwrócenie osi Y, jak się zapatrujesz na te opcje? Ja przyznam szczerze, miałem pierwszą grę FPS skopiowaną od kolegi razem z jego ustawieniami i tak już utknąłem z tym ustawieniem myszy, co często się spotyka z niezrozumieniem znajomych. No nie, ja zawsze przestawiam, nie mogę grać na inwercie, chyba że są te symulatory. Na symulatorach tak, lotniczych, ale w FPS-y na inwercie nie, to nie dla mnie. Czasami jeszcze, słuchajcie, niektóre gry miały invert lewo-prawo. Tam pół biedy, jak się dało to zmienić, ale były gry, w których się nie dało to zmienić. Nie dało się tego zmienić. Chyba jedną z takich gier, pamiętam, że była taka gra Transformers na PlayStation 2, gdzie był ten invert mouse i nie można było tego zmienić. Chryste Panie, trochę tam próbowałem wygrać, ale no nie dało rady, nie dało rady. Także nie, ja zawsze muszę mieć, jeżeli gramy w FPS-y, no to normalnie gała w górę, obracam głowę w górę, w lewo, a na symulatorach lotniczych raczej musiałbym mieć odwrotnie. Na symulatorach lotniczych faktycznie, Flight Simulator ostatnio grałem, to faktycznie miałem to odwrotnie, tak, te kierunki po osi Y. No i ostatnie pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, czy miewasz tremę, kiedy mówisz do publiczności, tak jak na konwentach, czy nie masz z tym problemu, bo co innego mówisz do kamery, a co innego do ludzi zgromadzonych na sali przed tobą. Nie, raczej tutaj ostatni konwent, na którym prowadziłem, był na Pyrkonie, gdzie była pełna sala, nie wiem ile tam do tej sali wchodziło, no sporo tych ludzi tam weszło i było, wydaje mi się, dosyć śmiesznie i zabawnie i jakoś tak chyba nie było, nie dałem znaczy ja ogólnie się tym nie stresowałem, tak, no co, to wiecie, a były sytuacje, kiedy występowaliśmy na większych zgromadzeniach, też na Pyrkonie, na tej największej sali ziemi chyba, tak, gdzie tam było naprawdę mnóstwo ludzi. I też jakoś to na miękko się, myślę, że to jest z czasem samo przychodzi, że to jest jakby takie, to jest też trochę, wydaje mi się też tak, że nawet jak masz tremę i zaczynasz już coś prowadzić, to ta trema znika i skupiasz się na tym, żeby prowadzić jakieś tam, nie wiem, prelekcje czy coś i to sobie leci, nie? I to już jakby płynie, natomiast nie miałem nigdy jakiejś specjalnej tremy, żeby prowadzić te. No powiem szczerze, że trochę mi tego brakuje i nawet już tam sobie kilka prelekcji przygotowałem, pomysłów na kolejne Pyrkony, ale COVID pokrzyżował plany i nic z tego nie będzie. Natomiast jak tylko Pyrkon ruszy, mam nadzieję, że się zobaczymy, jeden z prelekcji, nie wiem, czy się Pyrkon zgodzi na to, ale mam taki właśnie, że
ogólnie o Zagrajmy w Krapa i o ciekawostkach związanych z Zagrajmy w Krapa, z różnych odcinków, gdzie będzie można posłuchać o różnych anegdotkach. Wydaje mi się, że to dosyć ciekawe, jak i taką jakby bardziej stronę techniczną powstawania niektórych odcinków. To wydaje mi się, że to będzie dosyć ciekawe. Natomiast no nie wiem, czy to kiedykolwiek jeszcze ruszy. Bo wiecie, to online, to powiem Wam, że te prelekcje online to mnie tak... No nie podoba mi się to ogólnie. To nie jest, nie ma kontaktu z żywymi, nie widzisz, czy się ludziom podoba, nie słyszysz, czy się śmieją z Twoich sucharów, także to jest trochę tak... No słabe, nie? Jak dla mnie, słabe. To jak masz żywą publiczność, która reaguje na to, co mówisz, to jest zupełnie inny odbiór tego i po prostu Ty się też fajnie z tym bawisz, nie? Natomiast jeżeli tego nie ma, no to tak średnio. No, tak w każdym razie nie mam tremy, nie stresuję się i wręcz mi tego brakuje. Chciałbym kolejne jakby konwenty czy tam prelekcje gdzieś tam kiedykolwiek poprowadzić. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Kolejne pytania do kolejnego Ask Me zadajecie pod tym filmem. No i pod koniec miesiąca będzie kolejny odcinek. Dajcie znać z tym dźwiękiem, bo jestem ciekaw. Ja sam z siebie słyszę, że inaczej brzmię, że brzmię po prostu tak wiecie. Natomiast dajcie znać, czy Wy też to słyszycie, czy nie. Ja tu nic nie będę z dźwiękiem ruszał, zostawię tak, jak jest, bo może właśnie tutaj wszystkie odcinki kolejne powinny mu Oliwiera nagrywać w wyciszonym studio. Nie? Może tak. Dajcie znać. No i oczywiście dziękuję za wszystkie pytania. No i czekam na kolejną dawkę, na które odpowiem w przyszłym miesiącu. To tyle. Pozdrawiam Synergik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.